Cześć, witajcie. Dzisiaj filmik rozpoczniemy od tego, że moje gleby pilnie potrzebują wapnia. Wiem to, że moje gleby po prostu praktycznie wapnia nie mają. To też objawia się tym, że po prostu w kranie praktycznie mi destylka idzie, jeśli chodzi o zakamienienie tego. Bardzo, bardzo rzadko czajnik odkamieniam. A to jest dowód na to, że po prostu u mnie wapnia nie ma w glebie, więc ona pilnie tego potrzebuje. Są to też gleby ciężkie. A skoro są ciężkie, to też jest dowód na to, że jest tam mało wapnia. Bo właśnie nie tylko materia organiczna w glebie jakby ją rozluźnia, czy piasek, ale również zawartość wapnia. I co, skąd to mam, co tutaj jest i co to jest w ogóle? Otóż, jak wiecie, idę w nawozy naturalne, biologiczne, dlatego że ich jedną z głównych zalet jest to, że długo się rozkładają. A ja chcę po prostu nie wpływać znacząco, nie stresować organizmów mikrobiologicznych i grzybów, pod borówkami między innymi. I coś, co się długo rozkłada, będzie w znikomym stopniu wpływało właśnie na te organizmy. Nie będzie tak agresywne w działaniu, też jak po prostu nawożenie mineralne, czy tam sztuczne. To otóż, proszę Państwa, są pokruszone muszle małż. Praktycznie sam wapń, który mi się przyda, pod borówkami, wysypię je pod borówkami, bo borówka potrzebuje wapnia, tak jak i każda roślina. Może trochę mniej, ale potrzebuje. Owoce są wtedy lepsze, trwalsze. Są lepsze jakościowo. I jest problem z tym, jaki nawóz wapniowy zastosować w borówce, który nie miałby odczynu alkalicznego, wysokiego pH. No z tym ciężko jest. Można, ciężko dostać taki nawóz. Najlepiej by było właśnie połączyć to z jakimiś kwasami, albo po prostu wydłużyć działanie i gdzie stopniowo będzie się uwalniać ten wapń. Ja wybrałem tą drugą opcję i będę w stanie móc na bieżąco zakwaszać to podłoże pod borówką poprzez gnojówkę ze skoszonej trawy, bo ona ma odczyn ewidentnie kwaśny, między innymi przez kwas octowy. I ja dzięki tej gnojówce będę zakwaszał podłoże i mam nadzieję wyrównać to, co te skorupki, ten wapń będzie alkalizował. To tyle. Powiedzcie, co o tym sądzicie, tym niecodziennym nawozie skorupki z małż. Ja już tak robiłem. Przy borówkach zbierałem muszle winniczków tam po krzokach i wstawiłem pod borówki w innym polu i bardzo długo się rozkładają. Już drugi rok, a one dalej są. Także nawóz, mam nadzieję, prawie idealny. Na razie dzięki za oglądnięcie. Oczywiście lajki, suby są mile widziane. Do opisu też możecie zaglądnąć. Pa!